Cześć, dzisiaj zaprezentuję Wam akumulatorową kosiarkę firmy Yato, model to ITY85221. To kosiarka na dwa akumulatory 18-woltowe. Dostępne mamy 2, 3, 4 Ah. Oczywiście czym większa pojemność akumulatorów, tym dłuższa praca tą kosiarką. Maksymalna szerokość koszenia to 340 mm. Mamy tutaj 6-stopniową regulację wysokości koszenia. Zakres to od 20 mm do 65. Zmieniamy ją za pomocą tej dźwigienki, która naprawdę bardzo lekko chodzi. Mamy 4 czarne plastikowe koła, naprawdę bardzo designerskie, ładnie się prezentują. W środku są takie czerwone kołpaki. Z przodu mamy koła o wysokości 150 mm, natomiast z tyłu są nieco wyższe 17,5 cm. Z tyłu mamy kosz z plastikową rączką o pojemności 35 litrów. Przez klapkę możemy podejrzeć, czy kosz już wymaga opróżnienia. Bardzo wygodnie można z niego wysypywać trawę do worków na bioodpady. Część uchwytu kosiarki, którą trzymamy podczas koszenia i pchania, jest powleczona tutaj taką bardzo miłą w dotyku i antypoślizgową gąbką. Cały ten uchwyt możemy złożyć na pół, na przykład do jakiegoś przewożenia, albo całkowicie go odkręcić. Jednak złożona kosiarka zmieści się spokojnie do bagażnika jakiejś osobówki i będziemy mogli ją przewieźć na działkę lub w miejsce, które potrzebujemy. Na górze kosiarki mamy uchwyt, za który możemy przenosić całą kosiarkę. Kosiarka jest naprawdę bardzo lekka, 9,5 kg bez baterii. Ja kosiarkę będę testował z dwoma akumulatorami 3 Ah. Używam do nich podwójnej ładowarki. Najpierw tutaj muszę włożyć taki plastikowy klucz w odpowiednie miejsce. Jeżeli go tutaj nie będzie lub będzie wyjęty, nie uruchomimy kosiarki. Myślę, że jest to bardzo dobre zabezpieczenie przed naszymi dziećmi. Aby włączyć kosiarkę, musimy nacisnąć okrągły przycisk i jednocześnie podciągnąć tą podwójną dźwigienkę. Dopiero w takim przypadku kosiarka się uruchomi. Ja tutaj mam nieco ponad 100 m2 trawnika, który nie był w tym roku jeszcze koszony. Trawnik jest dosyć zaniedbany. Wysokość trawy to około 15 cm. Nie jest tutaj idealnie równy, są różne górki i dołki. Ale zaczynamy kosić, zobaczymy jak ta kosiarka się sprawdza. Na początku miałem lekkie obawy, ponieważ kosiarka jest bardzo lekka, trawnik zaniedbany, no i jeszcze nie używałem akumulatorowej kosiarki. Zazwyczaj posługiwałem się tutaj spalinową kosiarką z silnikiem ponad 5 koni. Na trawniku nie widać żadnych resztek trawy, cała skoszona trawa trafia do kosza. Ja już z każdym następnym przejazdem coraz bardziej się uśmiechałem i byłem pozytywnie zaskoczony, ponieważ kosiarka nie zatrzymywała się, cały czas pracowała. Nawet kiedy trafiła na jakieś kretowisko, to słychać to było, jednak nie przestawała pracować. Moim zdaniem tą kosiarką pracuje się równie dobrze i efektywnie jak elektryczną, ale tutaj nie ciągnie się za nami długi kabel, który możemy podczas cofania, najeżdżania przeciąć. W porównaniu do kosiarki z silnikiem spalinowym jest kilka razy lżejsza, będzie o wiele łatwiej nam wyjmować z jakiegoś garażu i wkładać ją z powrotem na miejsce. Kosiarka naprawdę ładnie się prezentuje, bardzo mi się podoba z wyglądu.
Ogólnie rzecz biorąc, praca taką akumulatorową kosiarką jest naprawdę bardzo przyjemna. Nie ma tutaj zbyt dużych drgań, nie ma tutaj żadnego szarpania, nie musimy nic pchać. W ogóle nasze ręce wcale się nie męczą, a podczas manewrowania przy jakichś drzewach, płotach, zakrętach, krawężnikach, tego typu rzeczach, naprawdę bardzo wygodnie się to robi. Myślę, że jest to naprawdę kosiarka dla każdego. I żeby pracować tą kosiarką, wcale nie trzeba mieć dużo siły. Mogą nią kosić zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ja tutaj skosiłem nieco ponad 100 metrów i mam jeszcze po jednej kresce na każdej z baterii. Myślę, że jeszcze parę ładnych metrów mógłbym skosić, natomiast trzeba też powiedzieć, że u mnie trawa była naprawdę bardzo zaniedbana i wysoka. Jeżeli dbamy o swój trawnik, kosimy go regularnie, myślę, że będziemy mogli naprawdę skosić większą powierzchnię na jednym doładowaniu. Miejsce, gdzie wkładamy akumulatory, nie jest oczywiście wodoszczelne, natomiast dzięki tej pokrywie i dzięki wyżłobieniu takiemu rantowi w podstawie, akumulatory i całe to miejsce jest chronione przeciwko różnym odpryskom, kurzu i pyłowi. No i myślę, że nawet jakby delikatna mrzawka popadała na tą kosiarkę, to nic by się nie stało. Kosiarka naprawdę bardzo cicho pracuje, jest na pewno cichsza niż kosiarka elektryczna, a tym bardziej spalinowa. Jestem zadowolony z tego zakupu i naprawdę cieszę się, że koszenie to nie kosztowało mi żadnego wysiłku. Moje krótkie podsumowanie wygląda w ten sposób, że nie znajduję tutaj żadnych minusów, natomiast plusów jest wiele, o których wspomniałem w całym filmie. To było dopiero moje pierwsze koszenie, więc jeżeli cokolwiek by się pojawiło, przypnę tą wiadomość w komentarzu pod filmem. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu, cześć!